Marketing Przegadany. Podcast o tym, co w marketingu i technologiach piszczy. Cześć, nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a ze mną jest jak zawsze Wojtek Walczak z agencji Play. Tu Wojtek Walczak, wprost z agencji Play. Tu prawda, w ogóle chciałem powiedzieć Wojciech, ale sobie przypomniałem, że przecież ty nigdy nie używasz w imienia Wojciech. Także... Nigdy nie używam słowa Wojciech, już od bardzo dawna. Dokładnie, a to jest podcast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach, nowych technologiach. No, jeśli cię interesują takie tematy, to subskrybuj nasz kanał, zaobserwuj nas, wciśnij dzwoneczek albo jakikolwiek inny tam, co se masz przy swoim podcastowej platformie, żeby otrzymywać powiadomienia. No i wiadomo, oceń nasz podcast, zostaw jakiegoś lajka, komentarz, bo to nam pomaga budowanie zasięgów. Bo to jest podcast Marketing Przegadany. Dokładnie. No i przypominam też, że można nas znaleźć na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ale nie można nas znaleźć w kościele. I nie można nas znaleźć w Robloxie, oczywiście, jak pewnie jeszcze się domyśliliście. Jeszcze nie. Ale może to jest jakiś trop, bo jak pewnie domyśliliście się po moich zapowiedziach słowno-muzycznych, fałszujących, tak jak każdy słyszał, to dzisiaj będzie trochę o platformie, która to są jakieś maksymalnie duże cyferki, które za nią stoją, nie? Tam 50 parę chyba milionów graczy dziennie. Mówimy o Robloxie oczywiście. Tak, tak. 50 parę milionów graczy dziennie, którzy siedzą sobie i grają. To jest taki, jak by to nazwać? Pewnie ci, do których mówimy, to wiedzą. Ja to odkryłem stosunkowo. No, to tak jak coś, jak kiedyś był na przykład Minecraft czy coś. Nawet jest dosyć Minecraft, podobne. Nie? No, tam sobie dzieciaki po prostu budują jakieś rzeczy, tam się bawią, przebierają się i jakieś challenge sobie robią i sobie jeżdżą samochodzikami czasami. No właśnie, podobno to już, to, czy podobno, to już nie tylko takie dzieciaki. Oczywiście tam średnia nie wieku. Tylko, no, ale to średnia nawet... wieku to jest tam pewnie te, w okolicach 12-15 roku życia. Poprawcie mi, jeśli ja się mylę, natomiast ten wiek ciągle się... Co się robi z wiekiem? Wiek się zwiększa? Wiek się starzeje. Starzeje to się ja, chodzi mi o wiek. No to wiek się wiekuje. Bo ty dorastasz, ja starzeję. I się teraz zgubiłem już zupełnie. Wiek następuje po sobie, po prostu się dodaje jeden do drugiego i masz wiek wtedy... Wiek następuje po sobie, tak, dobrze, już jesteśmy na tym samym chyba poziomie wiedzy. Platforma, która się rozrasta, platforma, która oczywiście jak każda z dużych platform ma swoje górki i dołki, bo ona, jak popatrzymy sobie na ostatnie, już odwołuję się do statystyk, 54,7 miliona. Kurczaki, to dużo. To dużo, jeśli chodzi o aktywnych użytkowników. To więcej niż kiedykolwiek będzie ludzi w Metaverse. Dokładnie, o jakieś 54,6 miliona, pewnie coś takiego. Liczba spędzonych godzin 4,2 miliarda, czyli jakieś maksymalnie duże. Ponad 100 milionów graczy miesięcznie, czyli tak naprawdę to nie są gracze w Polsce, to nie są gracze, czyli pewnie otwarte sesje, tak? Bo to się tak jakoś liczy. Tak. Czy tam bądź też użytkownicy, którzy pewnie mają porobione, tylko na Robloxa się wchodzi przez Discorda, dobrze? Tak. Kojarzę? Powiązane, no platforma, która służy do grania, ale ostatnio, jak się okazało, i szersza opinia publiczna dowiedziała się o tym, może nie zawodowa, trochę prywatnie, no bo w Robloxie młodzież, a my lubimy bardzo młodzież, postanowiła odegrać część ich prawdziwego życia i zorganizowała tam prawdziwą mszę. No to żeby tylko msza, to jest w ogóle celebracja żywota Jezusa Chrystusa. Czyli msza, tak? Czy to czymś się różni? Nie, no to jest, tam są msze, pogrzeby, w ogóle tam już jest wszystko w tym momencie. No bo Roblox to jest jeden wielki świat, w którym mamy ileś, nie wiem, czy to są tysiące, setki, tysiące, miliony mniejszych światów. Serwery. Osadzonych tam z... Ja mówię światów, ty mówisz serwerów. No generalnie chodzi o to, że możemy chodzić po takim wielkim świecie, trafiać do mniejszych światów i tam grać w przeróżne gry. Jak wiemy, grać w gry lubimy. To prawda. No tak, no więc właśnie dzieciaki postanowiły sobie troszeczkę odegrać, tak jak Wojtek, swoje prawdziwe życie w tym momencie, czyli zaczęły się przebierać za księży, biskupów, ministrantów i wiernych. I przychodzić na olbrzymie, potężne msze w Robloxie. Co ciekawe, na początku to faktycznie tam, jak była jedna z tych pierwszych mszy, to się pojawiły 4 osoby, z czego 3 to byli księża, a 1 to był chłop, który po prostu się zagubił i sobie przyszedł.
i tyle. No i ale kropla drąży skałę. Tak. I obecnie już tam jest po kilkaset, po kilka tysięcy osób i ludzie czekają w kolejce do mszy w Robloxie, nie? I wiesz, mnie tutaj z takich rzeczy, które mi najbardziej bawią, to że jak... To jak się zestawi to ze słowami, wiesz, Marka Zuckerberga i tych wszystkich ekspertów od Metaverse, którzy ci mówili, że tam będą, wiesz, jakieś sprzedaż produktu, w ogóle będziesz sobie kupował rzeczy, przymierzanie, spotkania biznesowe, a tu dzieciaki się kurwa bawią w księży i biskupów, nie? Więc to jest dla mnie najzabawniejsze w tym wszystkim po prostu. Ale to jest najfajniejsze w grach, no bo to wiesz, to co się dzieje, ja sobie codziennie oglądam tak mniej więcej godzinę Fortnite'a, tylko oglądam go sobie z tego tylnego siedzenia, bo jeden człowiek w moim domu naparza w tę grę. Ja, oczywiście ważna jest gra, ale ważna jest interakcja pomiędzy kumplami. Ważne jest nie tyle to, żeby tam, bo przedtem, zanim on zaczął grać, to wydawało nam się starym dziadom z mojej okolicy, że to chodzi o zabijanie. Też, oczywiście, że no tak. To jest jakiś element. No, no to jest element, nie, że tam kogoś zlikwidujesz w jakiej grze. Cała magia tegoż świata polega na interakcji właśnie, na tym, żeby wychodzić poza schematy, żeby robić to inaczej, żeby tam się bawić, żeby gadać, żeby kombinować. No to oczywiście była odpowiedź na wpis, to chyba nazywał się ksiądz z Facebooka, czy również inna porywcza, porywająca ksywka, księdza, który rzeczywiście napisał, że no to już jest gruby skandal. Żeby w Robloxie msza. No to czego? Przecież księża zawsze powtarzają, że Bóg jest wszędzie. No to pewnie w cyfrowym świecie też musi być. No dokładnie. Skoro jest wszędzie, to dlaczego nie może go być w Robloxie? No skoro wierni tam są i chcą odprawić mszę. Może to chodzi, wiesz, o monopol, złamanie monopolu, że tam powinien być prawdziwy, wiecie, cudzysłów, prawdziwy ksiądz, prawdziwi ministranci, prawdziwa woda święcona i prawdziwe opłatki. No bo jak sądzę, ktoś na produkcji i dystrybucji opłatków zarabia, nie? Być może to jest chodziło o łamanie monopolu, nie? Dzień dobry, policja katolicka. Czy możemy dostać hasło do Robloxa? Tak, już podaję tutaj, tylko on jest brzydkie. Świętuszek, takich lubimy, nie? Więc moim zdaniem to chodzi tak naprawdę o to, żeby... Może wiesz, my nie wiemy, a może już tam Watykan kombinuje, nie? Jak już udało mu się jakby zainterweniować skutecznie w sprawie napaści rosyjskiej na Ukrainę. Już tak haczyk, job done, nie? Dobra, teraz weźmy się za Robloxa, nie? Zresztą dlaczego jak o tym mówimy? Na Robloxa założą, nie? No, bo moim zdaniem to jest wspaniały świat taki, wiesz, no, tej takiej autentyczności, robienia rzeczy po swojemu, właśnie zabawy. Zabawa, no to też trzeba pamiętać o tym, że to jest po prostu roleplay, no, bo tu też widziałem kilka takich dziwnych jakichś komentarzy dotyczących tego, że przyszłość religii i tak dalej. Znaczy, no wiesz, na pewno jakiś tam paru wierzących tych dzieciaków jest, nie? Ale myślę, że też po prostu dużo ludzi sobie tam po prostu robi. A ja przychodzę sobie tak z ciekawości. Troszkę się czuję teraz, jakbym, wiesz, no jak ja słyszę o tych wszystkich rzeczach, to mam takie, no nie ucz matki garów zmywać, bo prawda jest taka, że ja w pierwszy raz w życiu w grę MMO zagrałem, jak miałem chyba 10 lat czy coś takiego i to była Tibia wtedy. A jeśli chodzi o roleplay, no to ja się w to bawię jakieś 12 lat. Coś takiego, więc wiesz, no, mnie to nie zaskoczyło w ogóle. Znaczy śmieszne to jest, bo jest trochę śmieszne, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, no kurczę, no jakby again, stare dziady odkrywają internet i odkrywają, że młodzi ludzie robią rzeczy, nie? Te same, które by robili nie w internecie. Tak, no zabawa jakichś tam, nie wiem, Indian i kowbojów, policjantów i złodziei i tak dalej. No przecież też jak ty byliście dziećmi, to robiliście to samo, tylko w offline'ie po prostu, bo nie było internetu, jak teraz jest internet. No dokładnie, no to tak. Byście to robili w Robloxie, no po prostu. My robiliśmy to na dnie wyschniętego stawu, no bo niestety nie mieliśmy już wody w tym stawie. Zawsze tam z kumplami po mszy świętej porannej przychodziliśmy, a przed szkołą, bo tam nie jedliśmy śniadania w domu, bo nie było na śniadanie, więc szliśmy... Nakopać sobie mułu trochę. Znaczy mułu to jak było dobrze, bo jak popadało, nie, to był muł. Jak nie popadało, to był po prostu suchy piach i trochę takich kłączy, nie? Bo jak popadało, to już to można było porównać trochę do sushi, trochę do takich może pasztetów z truflowych. Ja miałem takie reminiscencje, nie? No i potem jak już sobie nakopaliśmy, zjedliśmy, to szliśmy 40 kilometrów do szkoły, bo to najbliższa była szkoła. No chyba, że ktoś nas podwiózł traktorem, ale to zawsze wtedy musieliśmy go pchać, bo to pod górkę było. No w szkole jak to w szkole, wiadomo, cały dzień się siedziało o suchym pysku, no bo bieda była. Wracając, czasami udało się
jak, nie wiem, znaleźć na poboczu drogi jakiegoś zgniłego ziemniaka. Wracaliśmy do domu, pracowaliśmy w polu przy domu przez następne 10 godzin, no i budziliśmy się znowu nad ranem. I tak my 7 dni w tygodniu. No i czasami rzeczywiście raz na jakiś czas tam stary odpalał ten komputer taki, co go przeszmuglował z Niemiec, odpalał jakąś grę na tym komputerze. No i wtedy cała wioska zbiegała się, były bilety wstępu. One były oczywiście takie wirtualnym biletem wstępu, bo nikt z wioski nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za te bilety. Ja na nawet też nie brali po prostu. Dokładnie, ja też nie wiedziałbym, co zrobić z tą kasą, którą bym miał z tych biletów, no bo i tak nie było gdzie wydawać, bo najbliższy kiosk ruchu był jakieś 73 kilometry od nas, zresztą nieczynny z powodu biedy, no generalnie, no, nikt tam nie kupował. Więc wszyscy, trochę taki, wszyscy brali trochę, do kreskę. Dokładnie, trochę taki zaklęty, zaklęty krąg, no i wiesz, no, ale, ale na szczęście pojawił się PiS u władzy i wszystko rozkwitło, no jak cała Polska. Dokładnie, i cały Roblox. Cały Roblox się pojawił pod strzechą. Wiesz, no to nie jest tak, że to jest jakaś terra incognita, to jest taki chyba zeszłoroczny case, bo w Robloxie też pojawiły się marki. No tak, no Nike na przykład się pojawiło. Nike się pojawił, a z polskich się pojawił, ING była, wiesz. No było, świetna kampania edukacyjna dla młodziaków od tej marki. Marka, która zawsze gdzieś, wiesz, szuka takich fajnych insightów, no tutaj znalazła, że skoro mamy dzieciaki w Robloxie, no to skoro one tam grają, niech sobie pograją w finanse, niech się czegoś pouczą, nie? Przyjemne z pożytecznym. Niech inwestują na giełdach później. No. Dokładnie, nie? Może zostaną traderami, może wystąpią kiedyś jako ten, jakąś rolę w filmie dostaną o kolejnym krachu na rynkach dokumentalnym. Dokumentalnym, nie? Moim zdaniem strasznie fajne, strasznie, ja trochę odkrywam te rzeczy, bo ja mało gram w gry. Wszyscy grają w gry, żeby nie było. Tak, nie? Wszyscy. Wiesz, no, my nawet rozmawiamy sobie z, marketerem, nie musisz grać w gry, żeby wiedzieć, że wszyscy grają w gry. Tak. No. Trzeba odejść też od takiego stereotypu, nie wiem, czy my teraz robimy taką edukację trochę, chyba tak. Jeżeli ktoś starszy nas słucha, na przykład powyżej 20, no to tak, to generalnie trzeba rozróżnić dwa typy. Mamy takiego, wiesz, no, mamy typ takiego, pierwsze skojarzenie, hardkorowy gamer, czyli koleś, który ma tam 7 monitorów, zamknięty jest od 20 do 7 rano w swoim wielkim albo małym pokoju. Ma abonament na monsterki z żabki. No tak. Dokładnie, ma abonament na monsterki z żabki, na śniadanie je hot dogi, do monsterków przekansza chipsy, a jak mu się poszczęści, to też metamfetaminą albo jakąś inną substancją pobudzającą nie pogardzi, żeby grać. I on wychodzi raz na jakiś czas z takimi przekrwionymi oczami na świat i szuka tej mszy. On jest w Robloxie, więc wraca sobie z powrotem do wirtuala. Wraca sobie z powrotem do tego wirtuala, no bo w realu ciekawego się... Posiedzenie Sejmu sobie obejrzy przy okazji też. No dokładnie, no bo przecież jest też... Posiedzenie Sejmu w Robloxie. Bo that escalated quickly, nie? Była tak. Msza, to przed chwilą oglądaliśmy posiedzenie Sejmu. Co dokładnie. Jeszcze? Taniec z gwiazdami, wiadomości no TVP? To, ja tutaj jeszcze dodam, że to już było 9. posiedzenie Sejmu RP w Robloxie, także już trochę się ich uzbierało, tak naprawdę. I powiem ci tak, słuchałem tego przez chwilę, ale moim zdaniem oni mądrze mówili w tym Robloxie, nie? Bo to dzieciaki... Tak, no to słychać takie dziecięce głosy jeszcze sprzed mutacji, więc pewnie jakieś 12-13 lat, nie? Coś takiego. No tak, ale jak to? Wiesz co, jak to podsumował, bo ja zacytuję, nie będę sam tego, sam wymyślał, jak to zacytował ktoś w komentarzach. To jest wybitne. Dzieciaki lepiej się wypowiadają niż real shit politycy. Tak, oczywiście. Tak. No i prawda, nie, no nie, w ogóle niby też, gra, niby dzieciaki, a zobaczcie, jaki szacunek mają do siebie. Wypowiedzi naprawdę na wysokim poziomie w porównaniu do chlewu na wiejskiej. No mega szacun za inicjatywę. To prawda. Ja widziałem wystąpienie między innymi posła Janosza Kurona-Mikke, także, ale jego akurat wyprowadziła Straż Marszałkowska. Z nieznanej mi przyczyny niestety go wyprowadziła. No ale to nie, to jest prawda. No ogólnie jest też taki raport The Game Industry in Poland, bla bla bla, i on wychodzi chyba praktycznie co roku i tam możemy przeczytać, że w Polsce jest praktycznie 20 milionów graczy, no czyli no dosłownie prawie wszyscy grają w Polsce. To, bo to nie ma co ukrywać, to te pozostałe tam 17 milionów z hakiem, to... To nie wie, że gra, To nie wie, że gra, albo nie wie, że... No to też gra, tylko że może po prostu w offline, albo właśnie nie wie, że gra, bo jak sobie coś tam popykają czasami w jakąś gierkę na mobilku czy na Facebooku, to nie uznają tego za grę.
Natomiast nie, no oczywiście, no, jakby tych typów graczy jest już, archetypów w zasadzie graczy jest już o wiele więcej, bo tacy hardkorowi gracze to byli takie, wiesz, takie ostre lata 90., wczesne 2000, jak to w ogóle wszystko powstawało, się tutaj w tym kraju rodziło, nie? Naprawdę jest taka, że praktycznie połowa tych, z tych graczy, którzy się deklarują jako gracze, to są kobiety też, jest, no, to są osoby w różnym wieku, więc tak naprawdę to już i właśnie z różną częstotliwością oni grają w gry, no nie? Ja na przykład się nie uważam za jakiegoś bardzo hardkorowego gracza. Kiedyś grałem znacznie częściej, praktycznie codziennie w coś sobie grałem, teraz robię to, no ale kilka razy w tygodniu nadal, więc pewnie dla wielu osób, które gdzieś tam sporadycznie raz na tydzień coś tam popykają, jakąś mobilkę, to ja byłbym totalnym hardkorowcem, no nie? Ale fakt jest też taki, że tak, no marki to zauważają, w końcu by się chciał powiedzieć, to zauważają, bo faktycznie gaming, gry to jest olbrzymia platforma, no pod każdym względem, pod względem liczb, pod względem sprzedaży, pod względem pieniędzy, pod względem wszystkiego tak naprawdę. I tutaj też mamy nawet przecież z Polski dobre przykłady, którymi się możemy pochwalić. Techland, CD Projekt, no przecież to są gigantyczne firmy już na skalę tak naprawdę światową, które tworzą produkcje, które odnoszą sukces międzynarodowy przecież. Więc tu też nie ma absolutnie wstydu. Mamy też dobre, mniejsze studia i za tym stoją olbrzymie pieniądze, za tym stoi przecież bardzo dobry marketing, no bo o co by na przykład o takiej CD Projekcie nie mówić, to ich marketing zawsze był super, po prostu. Był bardzo dobry, uważam. Przy każdej kolejnej produkcji, przy Wiedźminie, przy Cyberpunku, robili to naprawdę świetnie, uważam. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, niż... A mogę tylko podpisać. Mogę się... Ojej, nie wyszło mi teraz. To, co... Znowu mi nie wyszło. Cholera, no, chyba jednak nie zostaniesz księdzem w Robloxie. Nie, bo zaczęliśmy jakoś tak poważnie trochę rozmawiać i zupełnie widzę, że mi ten nastrój początkowy, w który się wprowadziłem... Ten, tak, no, ten transcendentalny gdzieś nastrój. Gdzieś szedł taki uduchowiony lekko. W zeszłym roku w warszawskiej elektrowni po Wiśle, jeśli dobrze pamiętam, konferencja gamingowa, tam kilkunastu, chciałem powiedzieć wykładających, a tak to nie jest dobre słowo, kilkunastu prelegentów mówiących właśnie w kontekście gamingu i advertisingu, tak bym powiedział, bo wiadomo, przedstawicieli tego środowiska zachęcających, pokazujących cyferki. Niesamowicie się to rozkręca. Oczywiście to jest, wiesz, z pozoru dla wielu marek jest to dosyć taki creepy ciągle świat, no bo oczywiście ma te skojarzenia, które są budowane ciągle i nadbudowywane markami, które tam się promują, no bo znowuż stereotyp gracza, no to wracamy, monsterki, gazowańce, liptonki, znaczy, to wiesz, to bardziej... śmieciowe jedzenie i ten, i zamulanie przed komputerem. To się też zmienia, ale faktycznie widać to nawet po, jak się zobaczy na streamerów, z jakimi oni markami często mają współpracę, to faktycznie to jest jakaś kolka właśnie, jakiś tam energetyk, jakieś tam Oreo i tak dalej. No, więc... wiesz, zakłady buchmacherskie i tak dalej. No, to nie? Też, no to wchodzimy taką w ciemną stronę, że tak powiem, na biznesu i marketingu, bardziej w kierunku, wiesz, fejmów MMA, nie? To nam się kieruje, więc to otoczenie też oczywiście gdzieś tam warunkuje, natomiast ja myślę, że dla marek to w ogóle no, ten szerszy aspekt jest. Ja myślę, że my trochę tak gadamy, marki wiedzą, tylko niektóre jeszcze nie mają funduszy, odwagi, chęci, no być może ochoty, być może trochę dalej. Wiesz, no to co widzisz i to co oglądasz, jak nie jesteś jak widzisz telewizję, to wiesz, jak zrobić reklamę do telewizji, nie? Prosta rzecz, nie? Masz Facebooka, to wiesz, jak robić reklamę na Facebooku, no na Boga, z TikTokiem i tak dalej, a z tym, no wiesz, jak ktoś nie siedzi na Twitchu, no tak sobie myśli, no dobra, ale to nie wiem, to może nie, to może następnym razem, a dotarcie myślę, że... Nie, no jest fajne. Wiesz, ja mam sam taki spoko też przykład właśnie spoza na przykład takich branż FMCG, dodatkowo jeszcze zdrowych FMCG, ale jest taka polska firma budowlana, jedna z najstarszych w ogóle w tym kraju, bo to chyba ma już ponad 30 lat, to się nazywa Airboot S.A. No i rzeczony Airboot chociażby wspiera turnieje e-sportowe i w ogóle włączył gaming do swoich działań employer brandingowych, bo oni sobie tworzą wewnętrzne i zewnętrzne też, ale wewnętrzne turnieje e-sportowe. Po to, żeby przyciągać młodych ludzi, nowy, świeży na rybek, no bo jakoś trzeba, nie? Bo ludzie młodzi niekoniecznie są jakby aż tak zachwyceni na myśl o pracy w budowlance, no więc na przykład właśnie poprzez wspieranie takich działań oni sobie budują gdzieś tę markę pracodawcy właśnie. Nie? No wiesz, no młodzi chcą być a, influencerami, b, gamerami, no to nie oszukujmy się, tak jest. Też patrząc na ostatni raport, też badania międzynarodowe, bodajże Kantara, już nie pamiętam źródło, ale jak ktoś chce, to może mnie zapytać, to powiem, jak znajdę. Teraz nie mogę, bo gadam i szykuję się do kolejnej mszy w Robloxie. I powiem teraz rzecz bardzo odkrywczą. No, środowisko gamingowe
wracając do tego, co ja obserwuję na moim przypadku, ale istotnie statystycznie na milionach przypadków, jest po prostu miejscem spędzania czasu przez tak zwaną młodzież. Koniec, kropka, no bo jest to wygodne, jest to miłe, jest to przyjemne, jest to socjalne, jest to coś, czego obecni 30-40-latkowie nie mieli szans. No i interaktywne też to jest. Zaznacz. Totalnie interaktywne i totalnie, mówię, interaktywne i wygodne. No to jak rozmawialiśmy sobie tutaj nawet w agencji, dzisiejsi 40-latkowie, żeby doświadczyć takiego czegoś, no to musieli założyć w miarę czyste spodnie i koszulkę, buty, wyjść z domu, przejść do kumpla i tam czterech kolesi przy jednym komputerze, a tylko dwóch może grać. Nie? A teraz odpalasz sobie w swoim pokoju sprzęt, bierzesz skitranego Liptonka albo Monsterka, hotdożka z żabki jeszcze ciepłego przynosisz na górę, hulaj dusza piekła nie ma i jest fajnie, nie? I możesz tak zamulać, aż przyjdzie ci ochota na mszę w Rodbloksie. No to wtedy Albo posiedzenie Sejmu na przykład. Albo na posiedzenie Sejmu, albo na przykład masz ochotę sobie wreszcie, jak już jesteś zmęczony tym graniem, to troszeczkę zaznać innej rozrywki i wchodzisz sobie albo na przykład na Facebooka, albo na TikToka i nagle patrzysz, a na tym TikToku jest takie diversity. Widzisz, że jest dużo filmów różnych, z dużą ilością wyświetleń wysokich, które pokazują wszelakie poglądy. Możesz się społecznie rozwinąć. Możesz zobaczyć, jak to wygląda w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu, w czwartym miejscu. Milionowe odsłony. Widzisz, ale to jest, wiesz, no, odsłony są w tym momencie społecznym dowodem słuszności. Skoro dużo osób coś obejrzało, to musi być fajne. No to zawsze były raczej społecznym dowodem słuszności. Chociaż niektórych odstraszały, jak ktoś jest bardziej nonkonformistyczny, to wtedy... No tak, ale mówisz teraz, wiesz, o punkach z lat 70. Między innymi o sobie. I 80. anarchii, paleniu wszystkiego, co się działo, kolesi z napisami Sex Pistols na koszulkach. I co, albo The Clash, teraz już lekko łysiejącymi fanami polskiego zespołu Siekiera, który pojawia się... Albo The Bill. Siekiera pojawia się w Ślepnąc od świata. To mi przypomniało, jak ostatnio sobie przypominałem tenże serial, nagle okazuje się, że tam była Siekiera i Nowa Aleksandria, genialna płyta, taka typowo, to nie jest punkowa, to jest taka postpunkowa, nowofalowa muzyka. Jeżeli ktoś nie zna, to zachęcam. Nawet jest na Spotify'u, więc można sobie odsłuchać, ale... Ale na TikToku takich treści to nie. Ale na TikToku takich treści nie ma. Ale do czego tutaj pijemy, bo okazuje się, że TikTok ma przycisk puszujący swoje treści. Nie, dobra, to się wytnie. Okazuje się, ale co nie powinno być chyba żadnym zaskoczeniem, bo to mechanizm nie jest, myślę. Znany z mediów, jak jesteś, tylko trochę nowym w kontekście TikToka. No i nowością jest to, że to wyszło i to opisał między innymi, to chyba Forbes opisał, no. Forbes wyciągnął i opisał. Okazuje się, że jak się idzie do TikToka, do tej siedziby takiej, oni mają ile siedzib, ale idziesz tam do jakiejś takiej głównej siedziby TikToka i tam wchodzisz i tam wszyscy cię witają, ty mówisz good morning sir, good morning, idziesz do pokoju, okazuje się, w jednym pokoju jest taki, jak to jest, hitting button, nie? Taki wielki przycisk, do którego dostęp ma zaledwie kilka osób. I ten hitting button to jest taki przycisk, żeby sztucznie napompować oglądalność. Czyli żeby na przykład wideo, które wydaje nam się, cudzysłów, fajne, które ma, wydaje się. No. Wydaje się, które ma, nie wiem, w tym momencie 1000 wyświetleń, nie? To niedużo. No ale my możemy takim hitting buttonem sprawić, żeby ono miało 1000 wyświetleń. I uwaga, co nie oznacza, że te 1000 wyświetleń zostało osiągnięte, że ktoś widział je 1000 razy, że 1000 osób je widziało. Nie, no po prostu my robimy, przekręcamy licznik. Jak w samochodzie, nie? Jak w warsztacie samochodowym, że mamy 100 tysięcy liczników, a tam przekręcają nas do 50, tylko w drugą stronę, żeby było wrażenie, że on mniej przejechał. Nie, tutaj panie Ryczku, a może jeszcze dyszkę byśmy podkręcili. Znaczy, wiesz, no to te wyświetlenia są w miarę realne, bo to się dzieje kosztem wyświetleń innych materiałów. No nie? To jest
jest też to i tym ludziom się faktycznie to wyświetla. Znaczy... No, ja skracam tę dyskusję, no bo to, że coś się komuś wyświetli, to wiesz, no to jak mi, to jest stary mechanizm, no pokaż, zrób mi zasięg, pokaż mi to będzie, nie? Natomiast z mojego punktu widzenia to jest niestety takie, no, taka metoda, którą zresztą też robił już Facebook, Meta robiła kiedyś, czyli zawyżała oglądalność, opuszczała reklamę, opuszczała filmy ludziom, których nie było, albo którzy tak naprawdę są tylko po to, żeby ponabijać oglądalność. Już stara jak świat dyskusja z środowiska mediowego, reklamowego, kto ogląda nasze reklamy, że taki, ile jest tych osób na świecie, które obejrzały naszą reklamę, że tak dużo osób je obejrzało? No, w sumie nie wiadomo kto. No, zobaczymy. No i tutaj ten hitting button rzeczywiście hituje te treści i co ciekawe, to może być oczywiście, tak jak twierdzi Facebook, w służbie TikTok. Dobrej. Widzisz, jak już mi się to zlewa? Mm-hmm. Facebook, znaczy, no to TikTok. Dobrze, one się te platformy nie różnią od siebie, także. No to znaczy nie, no to wiadomo, no, różnią się interfejsem. Teraz byśmy pobierali... No ale mechanizm działania jest taki sam. No wiesz, tak byśmy gadali, co zawdzięczamy Rzymianom? No nic nie zawdzięczamy Rzymianom. No dobra, no może drogi. No dobra, drogi. Ale to poza drogami to Rzymianom to nic nie zawdzięczamy. Dobra. Akwedukt. No dobra, no ale poza drogami, akweduktami, no to jeszcze tam kultury, no dobra, ale i tak dalej, nie? Inne ekosystemy, myślę, że Meta poczuła w pewnym momencie bardzo gorący oddech na plecach, który mógł nawet zejść poniżej pleców, jeżeli wiecie, co chcę powiedzieć w tej analogii, bo TikTok teraz trenduje, jest na hajpie, tam się przenoszą powoli budżety, tam są reklamodawcy, tam są marki, tam są ludzie przede wszystkim, którzy tworzy, rzeczywiście idealnie się wstrzelił, no i posiada ten taki hitting button, żeby promować treści, których TikTok chce, żeby były promowane. To chyba jest najkrótsza... Albo pracownicy TikToka. Są albo pracownicy TikToka. No a pracownicy TikToka mają pewnie różne pokusy. No, różne mają pomysły. No. Różne mogą mieć pomysły. Jeden pomyśli sobie, no dobra, to ja podpompuję ten materiał, bo on jest taki właśnie ważny, bo promuje, nie wiem, właśnie równość. No, albo promuje mojego kolegę na przykład. Albo promuje mojego kolegę, albo promuje... tę konkretną markę, która na przykład jest moją przelała... marką, tak się... Albo nie jest moją, tylko przelała mi jakąś kasę na konto, tylko zarejestrowany na moją tam, nie wiem, konkubinę, żonę czy cokolwiek ma się w TikToku. Na kościół w Robloxie mój. Albo na kościół w Robloxie, z którego ja sobie wypłacę bitcoinami przez NFT-ki. Wszystko jest, myślę, że możliwe. No tak więc Forbes gadał z ludźmi, wyciągał informacje, no takie, mówię, nic nowego jakby, myślę, że na tym rynku każdy, kto siedzi w tej branży, wie, że tak było, może być, natomiast chyba po raz kolejny to jest tak, jak było w polityce, w Sejmie, że już myślimy, że nic nowego nas nie zaskoczy, aż to tak, zaskakuje nas to. Zresztą TikTok cały czas ma, nie wiem, cały czas ma ten problem, że ciężko jest z raportowaniem. Jakby takie rozmowy rozmowy marketingowe zawsze wyglądały, nie wiem jak teraz wyglądają, przez chwilę tam nas nie było, ale wyglądały jakby, wiesz, no to jak z tymi, jak z dotarciem, do kogo docieramy, statystyki, można, to tak, to wam powiemy, ale jak już wydacie pieniądze. Okej, okay, a jak wydamy, to co będzie? No to wtedy, jak wydacie te pieniądze, to my was zaprosimy do takiego pokoju i tam usiądziecie i poczekacie i stamtąd przejdziecie do drugiego pokoju i poczekacie i do trzeciego pokoju i tam ktoś będzie, kto wam to powie. Okej, okay. A wcześniej? Nie, wcześniej to się nie da. Takich rzeczy to nie ujawniamy. No jakby tam dopiero ten ktoś co nam powie? No kto ogląda te wasze reklamy i ile kosztowało to dotarcie? Okej, okay, a kto to będzie? A nie możemy powiedzieć, bo to dopiero trzeci pokój będzie. No dokładnie, no Hindusi jeszcze nie wyklikali, więc nie wiemy niestety. Dokładnie, ale już możemy wam powiedzieć, że ten brand challenge, który umieścicie na TikToku, będzie spektakularnym i best in class swojej kategorii. Nawet już możemy wam wystawić certyfikat, taki jeżeli potrzebujecie dla swojego szefostwa, poświadczający jak bardzo sukcesem okazała się ta kampania. O, super. A możemy dwa takie certyfikaty? No jasne. I dla szwagra dam taki certyfikat, że umiecie reklamować się na TikToku. Zajebiście. To ja biorę. No to gdzie mam podpisać przelew? To trochę, wiesz, to tak, trochę tak jak te certyfikaty Facebooka, że jest się dobrym z Facebooka. Tak, no. Wyobrażasz sobie, Skoda niniejszym zaświadcza, że Wojciech Walczak z agencji Play umie prowadzić Skodę. To prawda, no. To... Wie, jak się zmienia biegi i jak przyspieszyć. Gratulacje, Wojtku. Dzisiaj możesz... otworzyć drzwi, zamknąć. Nie?
No dzisiaj możesz zapraszać wszystkich do jazdy Skodą. To prawda. Wspaniale. Osobny certyfikat jest na obsługę wycieraczek, także no niestety. Nie, to musisz trochę zapłacić, nie? Za taki certyfikat, bo to jest jakby wyższy poziom znajomości tejże marki i tejże technologii, nie? No ale żeby tak nie znęcać się już nad tym TikTokiem. Znaczy, ja bym się jeszcze trochę poznęcał nad tym TikTokiem, bo jakby to też jest pytanie właśnie, dlaczego oni to robią, nie? I tutaj... Dlaczego ty to robisz? TikTokowi, no. Nie wiem, no dobra, ale dobra, no nie stopuję cię. No wiesz, no bo też jest prawda taka, że właśnie Forbes też doszedł do tego, że ci pracownicy mieli paradoksalnie dosyć dużą swobodę i wolną rękę. Właśnie my tak do końca nie wiemy, co oni tam sobie próbowali i prawdopodobnie, znaczy, jednym z celów, które Forbes wskazał, to mogło być chęć właśnie przyciągnięcia marek i influencerów, no nie? No bo pokazać im, że te zasięgi się łatwo buduje, więc dzień dobry. Też TikTok dotychczas w ogóle zaprzeczał czemuś takiemu, że takie coś istnieje. Natomiast teraz po doniesieniach Forbesa troszkę się narracja zmieniła i tutaj sobie pozwolę zacytować jedną z pracownic TikToka, czyli Jamie Faza, która powiedziała: wypromowaliśmy kilka filmów w celu wsparcia różnorodności dostarczanej treści i wprowadzenia celebrytów oraz twórców do społeczności TikToka. Tylko kilku ludzi ze Stanów Zjednoczonych miał uprawnienia do zatwierdzania promowanej zawartości. Stanowiła ona w przybliżeniu 0,002% filmów w sekcji dla ciebie. Natomiast Forbes stwierdził, że to było jakieś 1-2% treści dziennie, no także się troszkę TikTok o kilka zer pomylił w takim przypadku. A te 1-2% to dużo, nie? No na pewno więcej niż 0,002%, nie? To jest... 2 promile to nie jest dużo, o czym myślę, że wiecie jeden kierowca. No to naprawdę. Tak. Nie, 2 promile to dużo. To już znaczy można... to się policja by może nie zgodziła z rzeczonymi kierowcami, ale myślę, że sami kierowcy by się nie zgodzili z rzeczoną policją. Natomiast... No jeden kierowca powie tak, drugi kierowca powie nie, a trzeci kierowca nic nie powie. A trzeci kierowca nic nie powie, bo jechał w tym czasie w Robloxie i tam jest ilość promili dozwolona. Dokładnie. Ale takie tak, prawo jazdy w Robloxie też wydaje mi się, że fajnie. Wyrabiasz sobie prawo jazdy w Robloxie i możesz jeździć w Robloxie. Chociaż to już się dzieje. Pewnie tak, no pewnie są jakieś szkoły jazdy już w Robloxie, także... To jest genialny w ogóle ten mechanizm. Ja chciałbym być w tym TikToku, gdzieś tam na górze w tym TikToku, nie? I widzieć to wszystko i śmiać się i mówić ha, ha, ha. A co jeszcze możemy zrobić? No możemy tutaj mieć taki hitting button. A, fajne! A ile to będzie nas kosztować? No nic. A ile będziemy zarabiać? Dużo. Dużo, no to... A coś nam grozi? No nam być może tak, ale panu to nie. Oczywiście, to róbmy. No tak, róbmy. To róbmy to, nie? I potem się dziwisz, że wchodzisz na social media i nagle w proponowanych masz materiał i jakiś menel się raczy płynem alkoholowym o fioletowym kolorze, nie? Więc to jest też to, myślę. Okazuje się, że te algorytmy to jest taka sztuczna inteligencja, tylko bez sztucznej. Najwyraźniej. Widziałem dzisiaj genialny wpis. On mógłby być w ogóle headline'em naszego dzisiejszego. Właśnie, bo ja mam tylko a dwa, co? My powinniśmy bardziej clickbaitowe pisać nasze te zapowiedzi, headline'y, wiesz? Bo mam wrażenie, że nie wykorzystują potencjału clickbaitowego w sensie, czy Walczak zabił księdza w Robloxie. No nie wiem, coś takiego. To słabo oczywiście był wymyślony. Widziałem genialny wpis na LinkedInie, jak koleś Zadwika bodajże uaktywnił się ostatnio i dużo takich wpisów daje. Breaking, nie? No i w tym ostatnim breaking było, że pies agencyjny zamieniony teraz na psa agencyjnego stworzonego przez AI. Nie? Zajebiście, nie? Bo my wszyscy teraz i AI robimy, co jest, my o tym będziemy mówić w swoim czasie, bo już tak mówimy w swoim tak zwanym czasie. No, to... Od roku mówimy, że o tym będziemy mówić. W końcu zrobimy odcinek o AI-u, albo AI zrobi ten odcinek za nas. No też jest taka opcja. No wiesz, to sztuczna inteligencja, przynajmniej jakaś inteligencja, nie? To przynajmniej tyle, nie? Zawsze lepiej. Ale tak, więc dwa wątki. Pierwszy wątek taki, że więcej clickbaitów na nagłówkach. Oczekiwałbym tego od ciebie, Damian, bo to ty robisz te nagłówki, więc musimy jakoś tutaj, wiesz, zachęcić. TikTok ja wiem, że promował archidiecezję gnieźnieńską w Robloxie na przykład. Dokładnie, bo ja wiem i tutaj szacunek dla was, drodzy słuchacze, teraz, bo spojrzeliśmy sobie ostatnio w statystyki i was naprawdę dużo zostaje do końca. Nie? Tak. Czekacie, że coś się wydarzy, a tu koniec. Więc staramy się nie clickbaitować, ale patrząc na po raz kolejny na media, na to, jak one się zachowują, no to jest jeden wielki clickbait. Zresztą polecam, to nie jest nowa książka, to jest stara książka, nazywa się Czarny Łabędź i tam jest jeden z wielu cytatów wartych zacytowania, że im częściej wchodzisz na TikToka.
No generalnie w poszukiwaniu informacji do mediów, oglądasz telewizję, otwierasz stronę internetową z newsami albo swojego Facebooka czy też TikToka, tym coraz mniej wiesz. Z bardzo prostego, no to tak działa trochę, no. Z bardzo prostego powodu, bo widzisz tylko to, co jest dla ciebie spreparowane, widzisz swoją bańkę, to co cię uświadamia i coraz bardziej wchodzisz w taki, nie, przepraszam teraz za mój angielski, nie w bigger picture, tylko w taki small, small, small picture, nie? I zaczynasz tylko o tym myśleć, nie? Znaczy czasem tak, wiesz, i tutaj też bym się kłócił, bo tam, no, chyba, że ja mam tak po prostu wykrzywiane te algorytmy, bo u mnie to jest właśnie tak, że ja często z tej bańki wychodzę, tylko ja dostaję, wiesz, dwie różne skrajności, po prostu dwa różne komunikaty, nie? Czyli, że jeden, właśnie jeden rabin mówi tak, drugi mówi nie, nie? Jeden powie, że... Nie że... wiem, co powie, bo nie czytam. No, jeden powie, że msza w Robloxie to jest... Fajna, a drugi, że... Fajna, a drugi, że drugi nałożył ekskomunikę w tym czasie. No. Dokładnie tak. A książka, o której mówię, żeby wam nie skłamać, bo przyznaję się do chwilowego zaćmienia mózgu w kontekście imienia autora, to jest Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, a napisał to Nassim Nicholas Taleb. Już sama biografia tegoż autora jest niesamowita. Polecam książkę, ale nie jest nowa na mojej półce. Toczę z nią nierówny pojedynek, gdyż zaczynam czytać i tu wiecie, powiadomienie z TikToka, że ktoś coś tam. Ja wtedy razu scroll. Złapałem się na tym, na co pewnie nie jedna osoba się złapała, będąc chorym na grypę, tak jak połowa polskich obywateli w okolicach świąt, że jak zaczynasz scrollować, to scrollujesz. No to się zdarza. To się zdarza i... Jak zazwyczaj jak myjesz ręce, to też myjesz ręce. Nie? Pijesz wodę to po to, żeby się napić. To tak, jest... ale jak scrollujesz, to scrollujesz po to, żeby scrollować. Nie? No. No nie ma w tym nic. W tym nie ma nic. No nie, nie. Nie ma nic wartościowego w scrollowaniu, poza samym scrollowaniem, nie? I scroll. To ileś tam metrów statystycznie, już nie pamiętam, wychodziło 93 metry według badań, scrollujemy codziennie średnio, nie? Tylko to były badania a propos chyba jeszcze Facebooka. To nie i to wiem. Chyba w klasztorach buddyjskich mnichów. Dokładnie, nie? Wiesz, jakby zrobić teraz te maratony pewnie na TikToku niektórzy no. Robią teraz, nie? 42 kilometry, 4 godziny fila, nie? No tak, no w metrze chyba, co już zdarza mi się widzieć takie obrazki właśnie, jak jeżdżę czasami metrem, to widzę, jak ludzie tam właśnie dopiero scrollują. Nie jest o tyle dobrze, że jak ja jestem gdzieś w miejscu publicznym, to nie mam takiej scrollozy, nie chce mi się jakoś tego robić wtedy. Czuję wyraźnie, że nie mam potrzeby. Więc to... może jesteś, wiesz, no, rzadko w miejscach publicznych. Jak nie, no na tyle często, że jakoś, nie wiem, nie robię tego. Faktycznie zauważę, tak samo jak na przykład muzyki nie słucham, jak jestem gdzieś w jakimś miejscu publicznym też. To jest właśnie dla ludzi czysto niezrozumiałe. W sali koncertowej, jak jest. Nie, ale wiesz, na przykład, że nie wiem, jadę gdzieś, albo idę na spacer, albo cokolwiek, to ja wtedy nie mam słuchawek w uszach i nie słucham po prostu muzyki. Co jest dosyć. Dlatego na przykład nie mam Spotify, nie? Bo po prostu nie potrzebuję. Bo mogę sobie na komputerze odpalić po prostu rzeczy i se słucham. To jest taka ciekawostka. No, dobra, pomyślimy, co z tym zrobić. tak, dobrze. Dobrze, a tymczasem zostawmy tego biednego TikToka, bo on już czuje się przez nas na pewno poturbowany. Jeszcze tak dla dziennikarskiego porządku dodam, że Sylwia Hada, dyrektorka na Europę Środkową, odeszła z TikToka właśnie. Zrobiłeś taką pazłę pauzę, podeszła, że w kontekście tej mszy w Robloxie. Tak, miała piękny pogrzeb w Robloxie, to prawda, nie? No żartuję oczywiście. Nie, no po prostu odeszła po prostu z tej pozycji po ponad 2 latach, także ja miałbym parę ciekawostek przy okazji, ale to może nie emisyjne są, to ci opowiem. Nie, to nie wchodźmy w takie rzeczy, to życzymy powodzenia na nowej drodze życia. Nie znam osobiście... więc ciężko cokolwiek innego powiedzieć. Wiesz, no to korpo, no to jest tak, korpo. Znaczy, no nie znamy powodów tej decyzji, po prostu się pożegnała ładnie i tyle, nie? Więc, i tyle. No, ale to tak w ramach właśnie dziennikarskiego obowiązku. Że... No chyba, że miała dostęp do hitting button. to nie wiem. tego nie wiemy, wiesz, no może to jest, wiesz, no bo to ja teraz sobie oglądam, też na Netflixie znowu zareklamuję Bielmo.
dziwny film, ale tam pojawia się postać. Ja robię ten film na 3 razy, bo bardzo późno do niego siadam i po prostu odpadam. Po kilkudziesięciu minutach została mi już ostatnia prosta. Tyle trwa? 20 godzin? Że... Nie, no trwa 2 godziny, robię na 3 razy, no będę tak po 40 minut. Pojawia się tam moja ulubiona postać z dzieciństwa, czyli Jan Paweł II, nie, żarcik, Edgar Allan Poe, między innymi Kruk, wspaniały, nie wiem jak to nazwać. Ciężkie musiałeś mieć to dzieciństwo w tym stawie, skoro Edgar Allan Poe to jest twój bohater z dzieciństwa. No tak, ale wiesz co, są takie rzeczy, które pamiętasz, które się kształtują. The Raven, wspaniała rzecz, wykorzystywana w popkulturze na przeróżne sposoby. Na przykład mój ulubiony artysta, bo jak siedzieliśmy w tym stawie, to ktoś tam miał taki odtwarzacz płyt CD przemycony z zagranicy i dziwnym trafem miał tam kolekcję bodajże 40 płyt Petera Hamilla. Petera Hamilla, którego poznałem dzięki audycjom Tomka Beksińskiego w Trójce. To jeżeli stare dzieje. To jest naprawdę stare dzieje. Ten rzeczony Peter Hamill kiedyś nagrał płytę w ogóle opartą o Ravena Edgar Allan Poe. I tak w ogóle ja poznałem tegoż pisarza, nie ze szkoły. Ze szkoły poznajemy Lidzę Orzeszkową i Nadniemnem. Jeżeli, to też nawiązuje do poziomu naszych szkół, że te rzeczy tak naprawdę wartościowe w literaturze musisz sam odkrywać. To na przykład przez muzykę. No i co chciałem powiedzieć? A, że Bielmo bardzo fajnie rozkręcający się dziwnie film, natomiast zapomniałem, ku czemu zmierzałem tą dygresją. Że Facebook istnieje. A, że Facebook istnieje. No tak, istnieje i jak widać, o ile w TikToku mają hitting button, to w Facebooku mają I see no evil button, tak by to można nazwać? Chyba tak, no see nothing wrong, myślę, że raczej. Nothing wrong, okej. Okay. Tak, no bo ogólnie to w Brazylii akurat, czyli na dosyć dalekim południu, ale jednak bardzo dużym kraju, jest taka dosyć obecnie nieciekawa sytuacja polityczna. Zresztą jest dosyć podobna w skrócie do tego, co się kiedyś wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Czyli no społeczeństwo się dosyć mocno spolaryzowało i temu towarzyszyło bardzo podobne napięcie, tak? I faktycznie, tak jak w Stanach Zjednoczonych na przykład zaatakowano ten Kapitol po tym, jak Trump przegrał, bo on sobie tam twierdził, że wybory sfałszowano, bla, 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 to no prawie identyczna sytuacja miała miejsce właśnie niedawno, bo to na początku stycznia w Brazylii, gdzie około 1200 osób zatrzymano przy okazji rozruchów i zamieszek, jakie wybuchły w Brazil, czyli stolicy tego kraju, które, no to należeli, to były osoby, które należały do różnych skrajnych prawicowych organizacji, one właśnie również atakowały, szturmowały budynki po prostu państwowe, tak, użyteczności publicznej i różne takie dziwne się tam rzeczy działy. No to plagiat, takich rzeczy powinno się zabronić. No dokładnie, my w reklamie, jak widzimy, że ktoś zrobił jakąś reklamę, to już jej nie robimy, a ci tak sobie splagiatowali. No ja czekam właśnie na pozyw od Donalda Trumpa, podejrzewam, że jakiś tam wpłynie, nie? I od tego całego Pizzagate i tak dalej. Ty, ale jakby to było w Stanach, to ten właśnie człowiek bizon, czy jak go tam, już nie pamiętam, jak go tam nazywano rok temu, teraz by tego człowieka bizona z Brazylii pozwał normalnie, zamiast tak, osobistych, nie? Dokładnie, więc ogólnie miała miejsce taka sytuacja faktycznie, no bo no, 1-1 praktycznie, bo to też po przegranej po prostu prawicowego prezydenta, tak, no bo teraz jest nowy prezydent w Brazylii, takie zamieszki wybuchły faktycznie i jest taka organizacja Global Witness, zajmująca się między innymi prawami człowieka i ona sobie postanowiła przetestować, czy Facebook wyciągnął wnioski po szturmie na amerykański Kapitol i puścili 16 różnych reklam i te nawoływały między innymi do właśnie szturmu na budynki państwowe, głosiły, że wybory zostały sfałszowane, niektóre nawet nawoływały do zabijania dzieci osób, które głosowały na nowego prezydenta Brazylii. I jak się okazuje, aż 14 z tych 16 reklam zostało przez Facebooka zaakceptowanych. I organizacja oczywiście no, w ostatnim momencie je anulowała, żeby to nie poszło w świat, bo cholera wie, co by się stało tak naprawdę. I tak już sytuacja była bardzo gorąca w tym kraju, no bo 1200 osób zatrzymano do cholery w stolicy tego państwa, no to, a to tylko 1200 osób, tak podejrzewam, bo tam te zamieszki były znacznie większe. I też podobny test ta organizacja postanowiła przeprowadzić na YouTubie. No i tutaj żadna z tych reklam nie przeszła, co więcej jeszcze zbanowali ich konta. No i oczywiście Facebook postanowił dosyć szybko się odnieść do tego i wydał oświadczenie. To jest w sumie, to będzie jedno z moich ulubionych oświadczeń w historii korporacji, proszę, nie? I tutaj sobie pozwolę zacytować.
Ta mała próbka reklam nie odzwierciedla sposobu, w jaki egzekwujemy nasze zasady na dużą skalę. Jak już mówiliśmy w przeszłości, przed zeszłorocznymi wyborami w Brazylii usunęliśmy setki tysięcy treści, które naruszały nasze zasady dotyczące przemocy i podżegania, a także odrzuciliśmy dziesiątki tysięcy przesłanych reklam przed ich publikacją. Korzystamy z technologii i zespołów, aby chronić nasze platformy przed nadużyciami i stale udoskonalamy procesy, aby egzekwować nasze zasady na dużą skalę. No to właśnie widać, jak skoro 14 z 16 reklam, gdzie o zabijaniu dzieci, w zasadzie przechodziły sobie luzem, tak naprawdę, i to w kraju, w którym sytuacja jest bardzo mocno zaogniona. Więc znaczy, to jest taki, no coś musieli powiedzieć, ja rozumiem, że Facebook coś musiał powiedzieć. Ja bym to podsumował tak. Oto słowo mety. No trochę tak to wygląda, nie? I mnie właśnie dziwi tak naprawdę to, że... Bo też ostatnio widziałem taki post od Artura Roguskiego na LinkedInie. On tam powrzucał screeny reklam, które były... No prowadziły dosłownie do jakichś tam skamów i one były z kolei opatrzone nagością. Taką nie, że tam jakby jest zakryta nagość czy coś. Dosłownie nagie baby po prostu były i reklamowano to tymi nagimi babami. I co ciekawe, Facebook to też przepuścił. Więc ja ostatnio zauważam, że Facebook dużo dziwnych reklam przypuszcza, tak szczerze. Wiesz co, poszła też taka wiadomość, ja nie wiem na ile ona jest takim właśnie znowu clickbaitem, czy tam jakimś takim jakimś małym pikusiem, albo panem pikusiem, jak ktoś kojarzy. To też stare dzieje, ale tak. Stare dzieje reklamy agencji PZL dla marki Aviva. Takim małym panem pikusiem, który urósł w mediach przez chwilę do wielkiego wydarzenia medialnego, czyli że teraz jakaś tam rada ludzi z mety, czyli Facebook i Instagram usiadła i wydała rekomendację, że żeby znowu w walce o równouprawnienie, nie wiem, czy nie używam jakiegoś takiego teraz cringe'owego, boomerskiego słowa równouprawnienie, no, ale generalnie chodzi o to, żeby szerzyć inkluzywność, równość i tak dalej, zastanowić się, czy być może nie zbanować zakazu, który jest na platformach Meta, pokazywania sukni. Kobiecych. No. Kobiecych, tak. Dziękuję, że dodałeś, tak. Bo męskie można. Znaczy, wiesz, no ja jako stary dziader wiem, o co chodzi, nie? Wiem, jako młody dziader. Wiem, jakie są takie chyba racjonalna różnica pomiędzy między gruszką a jabłkiem. A pietruszką, no trochę tak. A pietruszką. Oczywiście, motywacje, które za tym stoją, są słuszne. Czyli więcej kasy, no po prostu. No. Czyli więcej kasy, natomiast wiesz, no z mojego punktu widzenia, znowu dziadersa, jak ja to czytam, to mówię sobie, no wreszcie to będzie wszystko legalne, co do tej pory udawało, wiesz, te wszystkie Pornhuby, RedTube, YouPorn, RedBlocki, cokolwiek tam jeszcze możemy znaleźć w internecie, czyli pornografię, ona wreszcie na mecie, czy tam, a przede wszystkim na Instagramie, która do tej pory była taka udawana, nie, że tam musieliśmy coś zakleić. Wreszcie do połowy będzie... No, ty masz chyba lepsze targetowanie niż ja w takim razie, bo u mnie też jest subtelny, nie? Nie, mi się na Instagramie wyświetlają przede wszystkim koty, bo ja to klikam i tatuaże. Wiesz co, moja historia Instagrama i TikToka jest niestety spaczona poprzez researche, które sobie robię. No tak, no trochę robię to na kontach służących do tego, żeby patrzeć, co się dzieje. No i znowu scrollując, zawieszając oczy na przeróżnych rzeczach, no ten feed jest naprawdę dziwny, nie? Chociaż aktualnie mi się akurat Instagram o tyle poprawił, że w Reelsach głównie wyświetlają mi się wypadki na nartach i snowboardzie. To dobrze. I to jest fajne. Nie, znaczy, wiesz, no... ja nie jeżdżę, więc widzę, jak inni jeżdżą i się rozbijają i to jest fair enough, nie? Czekam, aż mi się pojawi ten słynny wypadek Michaela Schumachera, nie? To na pewno... Beczka śmiechu, ha, nie? Znaczy, wiesz, no, też jest oczywiście różnica pomiędzy nagością a nawoływaniem do tego weźmy, zabijmy dzieci. Natomiast to dosyć spora i znacząca. Natomiast no jednak jakby nie był... Mi chodzi tutaj bardziej o wskazanie tego, że Facebook ma ten swój jakiś tam regulaminek i coś tam robi sobie, ale tak naprawdę, no, nie wiem, czy algorytm śpi, czy moderatorzy śpią, natomiast te reklamy są często teraz przepuszczane po prostu. I to niezależnie od tego, czy to jest, mówiąc tak kolokwialnie, brzydko nagi cycek, czy to jest hasło pod tytułem weźmy, zabijmy dzieci kontrkandydata. Więc wiesz, no jest, myślę, dosyć tak średnio się obecnie tam dzieje coś. Natomiast już co do samej nagości, to tamte akurat posty, które wtedy Artur pokazywał, to nawet nie, że to były nagi piersi, to było po prostu, wiesz, takie już... No takie porno w zasadzie, tak? I to faktycznie zostało przepuszczone. Problem jest też taki, że na Facebooku jest dosyć dużo tych dzieciaków. No i co prawda targetować już chyba się nie da nawet poniżej 18 lat w reklamach, teoretycznie. Teoretycznie.
To jak nasz dział ten influencersko-mediowy, tutaj socjalowy, pokazuje nam, wiesz, te statystyki, to nie rzucam teraz, to jest, nie wiem, czy to jest prawdziwy przykład, ale ta, nie wiem, Hejka Tulenka, najwięcej wyświetleń z grupy 35-45, nie? Wiadomo, no, da się wszystko obejść, nie? Czyli można oglądać sobie YouTube'a z kont rodzicielskich, można nie przekonać... Nie można sobie samemu wpisać, wiek, tam zawierzyć. Oczywiście, wiadomo. No. Wrzucić dowód osobisty tubulca legendarnego. Dokładnie, wszystko się da, więc... O co tutaj kruszyć kopię, nie? A może w ogóle trzeba wyjść z tego, wiesz, rzucić tego Instagrama, TikToka, odinstalować i na, nie wiem, na rok albo dwa pojechać w Bieszczady albo do Białegostoku. Nie, do Białegostoku to tak masz określone poglądy takie, że tam byś chciał lewaków bić, to tam może być fajnie przez rok. Przez rok będziesz w Białymstoku bił lewaków, nie? I teraz wszyscy z Białegostoku, o co ci chodzi? Nie, no właśnie, o tych ludzi, którzy kiedyś bili marsze, które przechodziły równościowe przez Białystok. Nie wiem, czy wiesz, że demografia w Białymstoku się zmienia, bo ludzie z Warszawki uciekają do Białegostoku. No właśnie. Przykro mi, to już nie te lata. Nie długo właśnie o tym mówię, no, że może czas wylogować się z tych wszystkich aplikacji, które pożerają nam czas i spróbować żyć bez tego właśnie w jakimś takim miejscu. Klasztorze tak buddyjskim na przykład. No ale no zobacz, no to Julia na przykład. Tak. Jest taki wywiad z Julią. Pozdrawiamy Julię na Noise. Julia na przykład wylogowała się z social mediów na prawie... Prawie rok. No i... To prawda. I to pomimo tego, że jest mikroinfluencerką i pracuje w branży też marketingowej. No dokładnie, nie? Natomiast z mojego punktu widzenia ona opisuje oczywiście to wszystko bardzo dogłębnie, co się wydarzyło z nią, jak się wylogowała z mediów społecznościowych. Ja mimo wszystko szanuję to, nie? Na pewno jest to trudne, zwłaszcza w takiej branży, no, po prostu. Jak pracujesz w tej branży, to jest to trudne. Poza tym jest to trudne w ogóle, bo social media mają bardzo dużo wspólnego, a wręcz wszystko wspólne z typowym uzależnieniem, wiesz? No to jest to, co ci daje papieros, to, co ci daje alkohol, to, co ci daje... Pornografia rzeczona. Pornografia, kokaina, marihuanaen i social media. To tak jest pyk, 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 dopaminowe strzały, które powodują, że ci jest przyjemniej i lepiej. Zresztą ona to mówi ze swojej perspektywy, a każdy naukowiec mógłby się pod tym podpisać, że to tak naprawdę jest ten mechanizm powracania. Nie? Nawet nie jest tak, że to jest takie stricte, powiedziałbym, uzależnienie od tego, co jest w środku, tylko to jest wypełniacz czasu, który i wypełniacz tych treści, których nie masz dookoła. Nie? No jest nawet określenie na to, nie? FOMO, po prostu fear of missing out. To od 100 lat, tylko nawet wiesz, to nie chodzi o to, że ty już nie wiesz, co się wydarzy. Ty wracasz, bo jesteś uzależniony od tego, że jak tego nie masz, no to jest źle. To jest dokładnie tak samo jak z papierosem. Tak. Ty nie palisz papierosa po to, żeby ci było dobrze, tylko jeśli jesteś już na tym etapie uzależnienia, to palisz go po to, żeby nie było ci źle. Czujesz głód nikotynowy, musisz go zabić, zabijasz go na tam 30 minut średnio do godziny, jak jesteś rzeczywiście takim, wiesz, uzależnionym od nikotyny i wracasz po to, żeby ukoić ból istnienia. Alkoholik robi dokładnie to samo, on bierze następną, nie wiem, shota, flaszkę, cokolwiek, nie po to, żeby poczuć się dobrze, tylko żeby przestać czuć się źle. Julia Rzeczona dokładnie o tym mówi, no, ona sięga. Ona tak dokładnie reagowała. Natomiast z mojego punktu widzenia, na pytanie, czy zaobserwowałaś jeszcze jakieś inne pozytywne zmiany, no to można sobie przeczytać, wpisując Noise, Julia, wylogowała się coś tam. Zacząłem wydawać mniej pieniędzy, bo przestałem robić zakupy pod wpływem emocji i reklam wyświetlanych w social mediach. No, i tu mamy problem z Julią. Już do ciebie jedziemy. To prawda. Znaczy, ekipa z agencji Play już do ciebie jedzie, bo zrobiłaś bardzo niemodną, niedobrą rzecz. No. Wracaj tam, wyświetlaj i kupuj. No jakby sam, Julia, no wzrost gospodarczy sam się nie zrobi, nie? To jest trochę jak ta dyskusja znowuż medialna, którą wywołał chyba wczorajsze raporty dotyczące wzrostu gospodarczego, który prawie, że nie wzrósł, bo tam chyba 0,02%. Ale za to no pensje zmalały i dzięki temu możemy... Ale ekonomiści mówią, o matko, matko, dlaczego tak jest? Jakby zapomnieli, co mówili 3 miesiące wcześniej. Trzeba dusić inflację.
podwyższać stopy procentowe, bo za chwilę nam to wszystko pierdyknie. Zostało to zrobione, siłą rzeczy musieliśmy zacząć mniej wydawać, no bo temu to służy. I wiesz, to jest taki zaklęty krąg, nie? To wracając do tego medialny, no musimy coś mówić, bo musimy coś mówić, no jedno wywołuje drugie, ale my pompujemy bańkę, nie? Instagram to przede wszystkim obecnie narzędzie marketingowe, tak, zgadzam się z Julią. No, tak jest, i zobacz, no. Nie dość, że reklamy ubrań czy kursów online są profilowane pod moje upodobania, to jeszcze wyświetlają się bardzo często. I to rzeczywiście też jest moje, dzięki ci, Julia, za to, bo mi też, ja to wiedziałem, ale teraz mi uświadomiłaś i mówię teraz zupełnie poważnie, bo ja zrobiłem też niedawno eksperyment, troszeczkę sobie, wiesz, tam znajomych tak tasując, nie? Trochę mniej ich tam jest na przykład i okazało się, że na miejsce znajomych przyszły reklamy. Znaczy, nie wiem, czy ty trzeba tak wypełnić masz... to puste miejsce, nie? No tak, znaczy ja mam dosłownie co trzeci post na Instagramie mam reklamę. Skroję sobie, jest reklama, raz, dwa, trzy posty, czwarte już jest reklama. Tak, no i wiesz, ze storiesami jest podobnie. Znaczy ja no ogólnie przez to też mało czasu spędzam na Instagramie. Nigdy tego jakoś tak medium przesadnie nie lubiłem, bo no nie jest to chyba docelowo, szczególnie dla mnie. Znaczy wolę inne social media. Natomiast faktycznie tak troszkę jest. No nie? I też widzę taki lekki odwrót od mediów społecznościowych, nawet w tej naszej branży, do czym też za chwileczkę przejdziemy. Ja bym jeszcze chciał się powołać na przykład tak zwanego czarnego lustra Black Mirror. Był kiedyś taki odcinek 5. sezonu, to był odcinek numer 2, nazywa się Smitherys, prawda? Coś takiego. I to jest odcinek właśnie też poświęcony stricte mediom społecznościowym, no nie? Tam też mamy coś na kształt właśnie Facebooka i pokazywanie tego negatywnego wpływu. A zanim to powiesz, no. to ja właśnie dostałem powiadomienie na LinkedInie, które mam otwarte, bo my korespondujemy z Damianem ze sobą na LinkedInie. Jak normalni ludzie. No. Jak normalni ludzie, to nasze podstawowe medium Messenger, taki LinkedInowy, tam się wymieniamy rzeczami na przykład. I wiesz, co mi LinkedIn podsunął minut co? Temu? Napisał ci usuń konto? Jako powiadomienie. No to teraz cytuję. People are reacting to Sylwia Hada's posts. It's been an exciting job. No widzisz, pozdrawiamy, pani Sylwia, pozdrawiamy. Tyle mogę powiedzieć. Ktoś tu nas podsłuchuje. To prawda, no. No tak, no i ty jak chcesz wspominać, ja faktycznie widzę też taki lekki odwrót od mediów społecznościowych, bo bardzo proste, one są przesiąknięte już teraz dziwnymi rzeczami, to już nawet nie tylko, że nasz raz, że wiesz, jakby też pracujemy w branży marketingowej, ale też to trochę już tego za dużo się robi, tym bardziej, że tych reklam faktycznie one często no, nie trzymają jakiegoś wielkiego poziomu, no nie są ciekawe. Można o wiele więcej różnych sposobów tworzyć treści reklamowe, ostatnio sobie wiesz, mam obserwowany też taki profil takiego sklepu ze słodyczami różnymi, takimi egzotycznymi zewsząd po prostu. I widzę, jak fajnie oni się mi organicznie wyświetlają bardzo często i to są treści reklamowe tak naprawdę, ale to są, wiesz, takie tips and tricks, inne tego typu rzeczy, jakieś tam recenzje właśnie i tak dalej. I to jest dla mnie o wiele ciekawsze niż typowa reklama weź pan kup, nie? To jest raz, a dwa, że no właśnie dzieją się dziwne rzeczy w tych algorytmach. Facebook jest dla mnie już obecnie na przykład kompletnie useless, w sensie ja go używam już praktycznie wyłącznie do Messengera i tam obsługi naszych profili społecznościowych, bo jako tako sam go już praktycznie nie przeglądam, czasem może na jakąś grupkę coś wpadnę. To naprawdę, zwłaszcza jak się teraz wskoczyły te proponowane posty, które są dla mnie zupełnie często właśnie nietrafione, no to mnie jakoś wybitnie nie interesuje, nie ciekawi. No nie? Też właśnie dzisiaj, czyli 24 stycznia Marcin Marek. To niedawno. No to 11 godzin temu się zaczął ten dzień. Także... Kiedy? Właśnie. No ale Marcin Marek to taki no dosyć też, myślę, znany użytkownik tak zwanego LinkedIna i copywriter, więc część z was pewnie słuchaczy go doskonale zna, bo pewnie wpadacie czasem na jego treści. Napisał, że od 2 tygodni nie korzysta z Instagrama i TikToka i w zasadzie jest też z tej decyzji zadowolony. Tak samo też moja koleżanka Diana, która mogłaby od czasu do czasu mi odpisać, na przykład to byłoby fajnie. Co prawda ma takiego kolegę, który korzysta i mówi mu, co tam się dzieje, ale sam nie? Ale sam nie korzysta. No. Sam nie korzysta, nie? Tak jest lepiej. No to jest tak, jak wiesz, na początek roku jest tak zwany suchy styczeń, nie? Tam tydzień nie pijemy, ale takie małe piwko to już nie alkohol. No jest jakaś forma odejścia, no i właśnie też moja koleżanka Diana na przykład przestała korzystać z wszystkich social mediów poza LinkedInem i sporadycznie tak jeszcze używa Instagrama. I ona też jest jakby w moim wieku chyba, więc no też raczej zoomerka i tak dalej. I też pracuje w takiej branży, więc faktycznie widzę takie odejście od tego.
To jest dosyć ciekawy trend, bo faktycznie widać w pewien sposób zmęczenie tymi mediami społecznościowymi i mnie ciekawi, wiesz, no pytanie, czy ten trend będzie wzrastał, czy on po prostu opadnie, nie? Czy ci ludzie faktycznie, będzie coraz więcej ludzi odchodzić od tego, czy nie, bo jeśli będzie odchodzić, no to właśnie jest kwestia tego, co te media społecznościowe będą z tym robić. No nie dziwi mnie na przykład stąd też ta decyzja Zuckerberga o tym pójściu w Metaverse, no bo ona jest podyktowana między innymi tym kryzysem wizerunkowym raz, a dwa, że właśnie tym, że Facebook już się tak naprawdę, no już nie urośnie, tak? No w sensie, ktoś miał być na Facebooku, to już jest. No to jedynie co mogą przybywać, to nowi użytkownicy, którzy dopiero się rodzą, ale to nie wiadomo, czy oni tam za x lat, to jeszcze ten Facebook w ogóle będzie istnieć w takiej formie na przykład. Więc też mnie nie dziwi, że oni szukają nowych rynków. Tak się średnio dzieje ostatnio w tych mediach społecznościowych coś. Tak, tak średnio, nie ma nowości. Generalnie jest jakoś chyba średnio, nie? Tak mam wrażenie. A wiesz, co jest też ciekawe? Na przykład to też dzisiaj przeczytałem, bo tego a propos jeszcze tego Metaverse i tak dalej, no to na przykład Microsoft to teraz pewnie będzie, znaczy nie wiem, czy będzie tam 100% rezygnować z VR-u, ale tak się zwolnił ludzi od VR-u, więc... No, jest to, może być to jakiś symptom czegoś, nie? No właśnie, też, no, więc to też mnie właśnie ciekawi, czy to będzie faktycznie kontynuowane i czy faktycznie na przykład te media społecznościowe nam się przerodzą w Metaverse. No to też trzeba będzie na to pieniądze tak zwane. Tu chyba wchodzimy w rozważania dotyczące tego takiego, że coś będzie, a nie wiemy, że coś będzie... A my chyba jesteśmy jednak, moim zdaniem, o tym, co tu i teraz. Wolelibyśmy jednak wiedzieć, że msza będzie wtedy i wtedy. W Robloxie, dokładnie. W Roblox wiemy, kiedy jest prawdziwa, więc ja chciałem wiedzieć, kiedy jest w Robloxie. I chyba tyle. Nie wiem, czy my mamy coś jeszcze na dzisiaj przygotowane dla naszych wspaniałych podcasterów. Podcasterów? Podcastosłuchaczerów, może tak. Podcastosłuchaczerów? Chyba nie. Nie, chyba nie. Jedynie co możemy powiedzieć, to też możemy zapytać, kiedy Kerfuś założy Biril, bo ja bym obserwował. Kerfuś na no ja, wiesz co, ja postanowiłem wylogować się do życia jakiś czas temu rzeczywiście i rzucić te w cholerę te platformy społecznościowe i zacząłem od Birila. Tylko może szybko poszło, bo to po dwóch dniach, nie? Po dwóch dniach, no to dosyć szybko. Znaczy ja ci powiem, że mam dla też właśnie z obowiązku zawodowego tego Birila, ale tam wiele się nie dzieje na ten moment. Na szczęście dużo rzeczy innych dzieje się na świecie, w Robloxie. Zachęcamy do oglądania świata, zachęcamy do oglądania Robloxów, uczenia się, poznawania i do polajkowania, zostawienia interakcji z tym odcinkiem Marketing Przegadany, w którym jak zwykle mówiliśmy o kryzysach, newsach, technologiach, mszach świętych, z posiedzeniach Sejmu. I wszystkim co dobre i czego wam życzymy w nadchodzącym okresie ferii świątecznych, jeżeli macie dzieci. A jeżeli jesteście jak księża, ich nie macie, ale chcielibyście mieć, no to myślę, że odpoczynku. Jeżeli odpoczywacie wtedy, kiedy nie ma dzieci w domu, jeżeli są dzieci w domu, albo wy jesteście gdzieś z nimi, no to wspólnej, wspaniałej mszy w Robloxie. No to prawda. No to co, no to w takim razie to wszystko na dziś i zapraszam was na nowy marketing i co? Cześć w takim razie. Amen. No amen, to prawda. Marketing Przegadany. Sprawdź nasze pozostałe odcinki na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.